Mediacja to jedno z najbardziej skutecznych rozwiązań sporów. Jej zalety są coraz częściej doceniane przez skonfliktowane strony. Sąd Rejonowy w Raciborzu zaprasza na obchody Tygodnia Mediacji w dniach od 17 do 21 października. W ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji Raciborski Sąd przygotował spotkania z mediatorami dostępne dla wszystkich mieszkańców. Obywatele mają okazję dowiedzieć się o konkretnych rodzajach mediacji. Tydzień mediacji, jak co roku, zaplanowaliśmy przede wszystkim dyżury mediatorów, czyli możliwość spotkania osobiście z mediatorem, porozmawiania o mediacji, zapytania o jej zasady, koszty i przede wszystkim sprawdzenie, czy na przykład mój problem, moja sprawa nadaje się do mediacji. Te dyżury, te spotkania są bezpłatne i wszystkich zapraszamy na to. Mediacja to popularna forma rozwiązywania sporów, która jest także wybierana przez sąd jako skuteczna droga do wypracowania ugody. Mediator stron pomaga w większości sporów w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, rówieśniczych oraz karnych. Mediator jest bezstronną osobą, która prowadzi strony niejako do rozstrzygnięcia, natomiast to rozstrzygnięcie strony wypracowują sobie same. Mediator jest neutralny, musi zachować poufność, bo mediacja jest poufna. Jest to osoba o umiejętnościach również takich psychologicznych, więc jest to zupełnie ktoś inny, oferuje jakby inną możliwość znalezienia porozumienia niż sąd, który jednak wydaje rozstrzygnięcie niezależnie od woli stron. Jeśli sprawa trafiła już do sądu, może on skierować strony sporu na mediację z urzędu, jak i na wniosek stron. Co więcej, na każdym etapie postępowania sami mamy prawo do wnioskowania o rozpoczęcie mediacji sądowych. Moc prawna mediacji zależy od rodzaju popełnionych czynów. Mediacja kończy się ugodą. Ta ugoda, po zatwierdzeniu jej przez sąd, ma skutki wyroku i postanowienia sądu. Czyli jakby nie bierzemy wyniku mediacji pod uwagę, tylko sam wynik mediacji sąd zatwierdza i od tego momentu ta ugoda ma takie skutki jak wyrok i postanowienie sądu. Czyli może być w pełni realizowana, egzekwowana u komornika i ma taką samą wagę jak orzeczenie sądu. Nie bez znaczenia jest też to, że podjęcie mediacji skraca okres postępowania sądowego, a tym samym przyczynia się do zmniejszenia kosztów sądowych. Można zostać skierowanym do mediacji i w ogóle nie przyjść do sądu. To znaczy, ta ugoda idzie do zatwierdzenia do sądu. Sąd ją zatwierdza na posiedzeniu niejawnym. Nie odbywa się już żadna rozprawa, spotkanie z sędzią. Czyli krótko mówiąc, bez jakiejkolwiek wizyty w sądzie mamy rozstrzygnięcie takie, jakby wydał je sąd. Można osobiście spotkać się z mediatorami podczas pełnionych w sądzie dyżurów, w trakcie których można dowiedzieć się m.in. czy dana sprawa może być rozwiązana z pomocą mediacji. Dziś w Raciborskim Sądzie dyżur pełni mediator Ewelina Karolewska-Lisztwan. Jutro kolejne dyżury dla mieszkańców. Jutro zapraszamy na dyżury, czyli 18 października od 9 do 14. Będzie przyjmował pan mediator Robert Romańczuk. I w środę, 19 października od 9 do 10 będą się państwo mogli spotkać z mediatorem, również panią adwokat Katarzyną Klimanek-Rychlik. Sąd Rejonowy w Raciborzu zachęca również do udziału w prelekcji Mediacja w sprawie o rozwód czy warto, którą prowadzą mediator adwokat Martyna Dudzik-Respondek z udziałem sędzi w Sądzie Okręgowym w Rybniku Gabrieli Jarawki, koordynatora do spraw mediacji. Prelekcja odbędzie się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku 18 października o godzinie 15:30.